Halo, halo, witam w kolejnym top 10 o grach wideo. Tym razem przedstawię wam 10 najlepszych gier, które będą miały swoją premierę do końca 2017 roku. Jakiś czas temu omawiałem top 10 gier z premierą w te wakacje. Jeśli was to interesuje, to znajdziecie do tego linka w opisie. No i tutaj nie będę wspominał o tych grach po raz drugi. W tym top 10 skupię się na okresie od początku września aż do końca roku. Gry pozordowałem po dacie premiery, więc nie oceniam, która gra jest lepsza od której. Po pierwsze, ponieważ uważam, że są to tytuły na bardzo podobnym poziomie, a po drugie, i tak każdy oceni fajność gier swoją miarą. Dobra, a więc to by było na tyle na ten epicki wstęp, więc zapraszam do oglądania. Zaraz po zakończeniu wakacji, czyli 6 września, odbędzie się premiera gry Destiny 2. Jeśli nie słyszeliście o tej megaprodukcji, to jest to FPS z elementami MMO i RPG w klimatach science fiction. Gra ma być nastawiona na multiplayer, jednakże znajdziemy tutaj również kampanię, która podobno ma być znacznie bardziej rozbudowana niż jak to było w jedynce. Rozgrywkę w Destiny 2 rozpoczynamy tworzeniem postaci jak w typowym MMO. Do dyspozycji mamy te same klasy co w jedynce, jednak tym razem mają być one znacznie bardziej rozbudowane. Później jak na grę tego typu przystało, wchodzimy w bardzo rozległy świat z bardzo rozbudowanym systemem rozgrywki, o którym myślę, że nie ma sensu, żebym tutaj wspominał, gdyż zajęłoby mi to pewnie z 10 minut. Jeśli ten temat was interesuje, to na necie są już setki porządnych poradników na ten temat. Możecie również dostać się do bety, jeśli tylko kupicie grę. Dziesiątego października swoją premierę będzie miał Middle Earth Shadow of War, lub jak to woli w naszym pięknym polskim języku, Śródziemie Cień Wojny. Jest to trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem, osadzona w świecie wspaniałego Władcy Pierścieni. Fabuła Shadow of War ma miejsce zaraz po wydarzeniach z poprzedniej części Cienia Mordoru, a akcja toczy się wokół dwójki głównych bohaterów, Taliona i Celebrimbora. Muszę się tutaj przyznać, że moja wiedza odnośnie fabuły Władcy Pierścienia zakończyła się na filmowej trylogii, więc chyba lepiej, żebym zamilkł w tej sprawie i po prostu puszczę wam ten wspaniały zwiastun z tej gry. Trzy dni później, czyli w piątek 13, wyjdzie The Evil Within 2, czyli survival horror z trzeciej osoby. Po raz kolejny przyjdzie nam śledzić losy detektywa Sebastiana, który musi sobie poradzić z wszechobecnym szaleństwem, jednak tym razem naszym głównym celem będzie uratowanie naszej córki Lily, która zaginęła po wybuchu pożaru w domu głównego bohatera. Jeśli lubisz krew, gore i przeraźliwe potwory, to bez wątpienia jest to gra dla ciebie. Jeśli nie widziałeś jedynki, to właśnie robię z tego serii na tym kanale, więc jeśli cię to interesuje, to subskrybuj. A ja tymczasem wracam do drugiej części i oto wspaniały gameplay. Lily? 17 października swoją premierę będzie miał nowy South Park z pod tytułem The Fractured But Whole. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to większych zmian w porównaniu do pierwszej części Kijka Prawdy raczej nie zauważymy. Cały czas będzie to ta sama gra RPG z dużą dawką humoru,
tym razem ośmieszająca głównie filmy i komiksy o superbohaterach. Jako że średnio interesuje się światem South Parka, to tutaj zakończę swój opis. No ale jeśli kogoś to interesuje, no to bez wątpienia jest to dla niego pozycja obowiązkowa. 27 października swoją premierę ma najnowszy Assassin's Creed z pod tytułem Origins. W nowej odsłonie przeniesiemy się do starożytnego Egiptu, w którym podobno powstało tytułowe Bractwo Asasynów. Jeśli chodzi o sam gameplay, to cały czas będzie to ta sama gra akcji z otwartym światem, z elementami RPG, jednak będzie trochę nowości, na przykład w postaci zupełnie nowego systemu walki. Gra prezentuje się bardzo dobrze pod względem wizualnym. Była to jedna z najlepiej wyglądających gier na ostatnim E3, dodając do tego ciekawą epokę. Myślę, że gra ma potencjał na zostanie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym Assassin's Creed. Available October 27th. Pre-order now and get a bonus mission. Tego samego dnia swoją premierę będzie miał Wolfenstein 2 The New Colossus. Jeśli nie znasz tego klasycznego już tytułu, jest to strzelanina z pierwszej osoby z elementami przygodówki, ukazująca alternatywny świat po tym, jak naziści wygrali II wojnę światową. Myślę, że nie mam tutaj zbytnio o czym opowiadać, jest to po prostu strzelanie do nazistów, które nigdy nie wyglądało tak dobrze jak teraz. Sami zobaczcie. No i pora przejść do jednego z najgłośniejszych tytułów tego roku, czyli Call of Duty World War II. Jak sama nazwa wskazuje, tym razem przeniesiemy się do II wojny światowej, co zostało niemalże wymuszone przez fanów, poprzez rekord hejtu na Infinite Warfare. Przeglądałem różne opinie na temat tej gry i większość osób, która grała w to na E3, miała raczej pozytywne odczucia. Podobno gra się w to bardzo płynnie, całość jest dobrze zbalansowana, nawet jeśli mowa tutaj o wersji alfa. No i są całkiem ciekawe nagrody za killstreaki, na przykład w postaci typowego dla II wojny światowej miotacza płomieni. Takie pozytywne opinie plus całkowite odnowienie serii, myślę, że fani Call of Duty będą tą grą zachwyceni. We've won. We held off the enemy long enough for reinforcements to get here. W ostatnim czasie zapowiedziano wiele bardzo interesujących wyścigówek, które zasługują na wzmiankę, więc tutaj wzmieniam. Jednak moim zdaniem najciekawszą z nich jest Need for Speed Payback. Niektóre nadchodzące wyścigówki może i wyglądają lepiej, na przykład najnowsza Forza Motorsport 7, ale Need for Speed prezentuje kilka innych bardzo interesujących aspektów. Chyba rzeczą najbardziej rzucającą się w oczy jest ilość akcji dziejącej się na ekranie. W 3-minutowym gameplayu widać dynamiczny pościg z masą efektywnych wypadków oraz zwrotów akcji. Całkiem interesująco prezentuje się również fabuła. Mamy tutaj trójkę znajomych, która chce się zemścić na pewnym kartelu, który ich oszukał, no i stąd też nazwa Payback. No i trzeci interesujący aspekt, czyli bardzo rozbudowany model edycji pojazdu. Na necie krąży o tym parę filmików, no i trzeba przyznać, że wygląda to imponująco. Dodając do siebie te wszystkie rzeczy, moim zdaniem Need for Speed Payback ma potencjał na zostanie jedną z najlepszych wyścigówek roku. Czy tak się stanie, należy poczekać do 10 listopada. That's what I'm
I'm talking about. Good job, team. Let's take this baby home. Let's see what she can do. Okay, boys. Let's even the odds. Bez wątpienia jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów tego roku jest Star Wars Battlefront 2. Najnowsza odsłona Gwiezdnych Wojen zapowiada się interesująco pod wieloma względami, jednak przynajmniej w moim odczuciu największe wrażenie wywiera ilość trybów rozgrywki. Oczywiście najważniejsze będzie tutaj standardowe multi, rozbudowano nowe tryby, w których będzie można grać aż do 40 graczy na jednej arenie. Dodatkowo na PS4 i Xboxie będzie istniała możliwość gry na podzielonym ekranie, więc tak pomyślano również o graczach kanapowych. No i wprowadzono parę nowości, których bardzo brakowało fanom w jedynce. Po pierwsze będą dostępne bitwy w przestrzeni kosmicznej, a po drugie będzie kampania, która również zapowiada się bardzo interesująco. Jako że jedynka była grą całkiem pozytywnie odebraną przez społeczność graczy, a dwójka wygląda na tytuł znacznie bardziej dopracowany, to można wysnuć oczywisty wniosek, że Star Wars Battlefront 2 z pewnością odniesie spory sukces. Jak do tej pory wspominałem o 9 grach, które są kolejnymi częściami jakichś większych marek, to na koniec mam dla was coś zupełnie nowego. Vampyr to trzecioosobowa gra akcji z elementami RPG, ukazująca losy pewnego wampira o imieniu Jonathan. Ma to być gra z całkowicie otwartym światem, w którym podejmowanie decyzji ma mieć duże znaczenie na bardzo rozbudowaną fabułę. Myślę, że o stronę fabularną możemy być spokojni, jako że Vampyr to tytuł od studia Dontnod Entertainment, czyli twórców Life is Strange, gry z jedną z najlepszych historii ever. Dodatkowo w grze zamieszczono parę oryginalnych pomysłów, na przykład to, że używanie skillów będzie kosztowało zdrowie. Jak dla mnie jest to jeden z najbardziej interesujących tytułów tego roku, czekam na niego z niecierpliwością.